Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Myślicie, że by zostać lekarzem, trzeba być niesamowitym bystrzakiem i trzeba maturę zdać na niesamowicie wysokim poziomie, żeby mieć w ogóle szansę ubiegać się o możliwość studiowania medycyny? Nic bardziej mylnego. Wystarczy sama matura, jakakolwiek, na jakimkolwiek poziomie $6,500. Nie pamiętam, czy rocznie, czy za semestr, o tym zaraz będziemy sobie mówić, a wszystko dzięki, uwaga, Kijowskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, który otworzył oddział w Polsce. Tak, drodzy Państwo, to co w tej chwili widzicie z prawej strony, to reklama, jaka wyświetla się na Facebooku po to, żeby rekrutować Polaków. Reklama jest chyba troszeczkę źle stargetowana, bo akurat ten konkretny screen, który tu Państwo widzicie, wyświetlił się mnie. Ja już jestem trochę za stary na studenta, ale może Kijowskiemu Uniwersytetowi Medycznemu nie przeszkadzają studenci, którzy chcieliby zacząć swoją karierę studencką w zakresie medycyny gdzieś w okolicy 40, czyli skończyć gdzieś w okolicy 50. Tak, na pewno byłbym wybitnym lekarzem. I drodzy Państwo, żeby nie było wątpliwości, ja ten materiał kręcę w trosce o dobro społeczne, konkretnie o dobro w Polsce. Bo jak widzicie Państwo, ta reklama jest skierowana do Polaków. To jest w ogóle tak trochę dziwnie, nie? No bo tutaj widzicie ten tekst, który tutaj jest napisany, ten We Pride i tak dalej, to jest po angielsku. Tutaj dalej sobie walnąłem autotranslatorem. No ale już cały ten slajd, ta grafika jest po polsku, więc zakładam, że oni celują w Polaków. Chcą, żeby to Polacy u nich studiowali, bo sobie zarobią na tym pieniądze. Raczej jest mało prawdopodobne, że Polak wykształcony w Polsce pojedzie pracować na Ukrainę. Tam się wielokrotnie gorzej zarabia niż w Polsce. A do tego jeszcze może ci bomba na łeb spaść i co najgorsze, mogą cię przymusowo wcielić do wojska. Więc raczej ci ludzie z ukraińskimi dyplomami będą chcieli pracować w Polsce. A za sprawą niesamowicie przyjaznych przepisów, które polskie władze dały w zakresie pracy ludzi z ukraińskimi dyplomami w Polsce, to prawie bez jakiegokolwiek problemu taki człowiek, który za pieniądze skończył medycynę, mimo tego, że po prostu skończył maturę. To jest, czytamy tutaj, do przyjęcia na studia wystarczy. I oni to wystarczy dali aż taki prostokąt czerwony, żeby było widać, świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie musisz mieć nawet, rozumiem, że nawet nie musisz mieć jakichkolwiek przedmiotów zaliczonych, rozszerzonych. Nie musisz nic, nie musisz być bystrzakiem. Po prostu wystarczy, że masz maturę. Nie? Nawet do policji, jak chcesz iść, to nie tylko wystarczy, że masz maturę, ale jeszcze musisz jakieś tam egzaminy sprawnościowe zdać i jakiś taki podstawowy test napisać. Do policji, do której generalnie banalnie zawsze było się dostać, nawet tam nie wystarczyło, żeby mieć po prostu świadectwo ukończenia szkoły średniej. Tu wystarczy. Wystarczy mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej, nie musisz mieć żadnych przedmiotów na rozszerzonym, jakoś specjalnie nic. Jest wyraźnie napisane. Do przyjęcia na studia wystarczy, czy... Zobaczcie, to jest w ogóle z błędem gramatycznym napisane. Poziom tej uczelni jest tak wysoki, że nawet w swojej reklamie zrobili błąd gramatyczny. Do przyjęcia na studia wystarczy świadectwa ukończenia szkoły średniej. Po polsku jest świadectwo ukończenia szkoły średniej. No, widać ten polski... Nie za dobry polski. Zwróćcie też Państwo uwagę, że tu nie ma mowy o maturze. To jest tylko świadectwo ukończenia szkoły średniej. Jeżeli skończysz szkołę średnią, a nie znasz matury, to masz świadectwo ukończenia szkoły średniej, tylko nie masz świadectwa zdania egzaminu maturalnego. No, ale zakładam, że to jest taki sam błąd, jak ten błąd gramatyczny, że jednak maturę przynajmniej musisz mieć. Jakąś taką na kolanie pisaną z beznadziejnymi ocenami, czy tam beznadziejnymi ilościami punktów, bez przedmiotów kierunkowych, bez rozszerzonych, taką byle jaką, ale przynajmniej, że maturę musisz mieć i płacisz pieniądze
i potem zostajesz, zaraz będziemy sobie oglądać ich stronę internetową, to będziecie Państwo widzieć, kim możesz zostać po tym kioskim Uniwersytecie Medycznym, dostajesz ich dyplom, z tym dyplomem ukraińskiej uczelni, dzięki niesamowicie wręcz pobłażliwym władzom rządzących w Polsce, i to lekarskim, i to tym państwowym, możesz bez większego problemu z tym ukraińskim dyplomem leczyć ludzi w Polsce. Niedługo strach będzie pójść do lekarza. Jeśli już nie jest strach pójść do lekarza, to niedługo będzie naprawdę. Taki naprawdę. Przeczytajmy sobie to ogłoszenie, zobaczcie, to jest sponsorowane, czyli że tutaj mi się to wyświetliło, bo oni zapłacili Facebookowi, żeby mi się wyświetliło. Jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy naszym uczniom doskonałe doświadczenie nauczania i nauki w KMU Polish Campus. Aplikuj teraz. Zwróćcie Państwo uwagę, że tu nie jest napisane, jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy naszym uczniom najwyższy poziom kształcenia, doskonałe nauczanie, najlepszą kadrę, tylko nie. Naszym uczniom doskonałe doświadczenie nauczania. Czy oni się będą fajnie bawić, fajnie się będą czuć? Czy będą coś umieć? Nie wiadomo, jakie to ma znaczenie. Płacą w końcu, nie? Kioski Uniwersytet Medyczny, oddział w Polsce. Do przyjęcia na studia wystarczy świadectwa, błąd gramatyczny, ukończenie szkoły średniej. Kampus KMU, przyjęcie na studia 2024. Wyświetliło mi się to pod koniec sierpnia, co też świadczy o tym, jak bardzo ta szkoła jest oblegana, nie? Że pod koniec sierpnia mają jeszcze wolne miejsca. No niesamowicie musi być. Po prostu musi być fantastycznie oblegana. No i teraz sobie przejdźmy, drodzy Państwo, na ich stronę główną, która, jak widzicie, ma piękną tutaj, nie wiem, czy piękną polszczyzną, zobaczymy, czy tak jak reklama, ale jest. Może być też po ukraińsku. O, zobaczcie, po ukraińsku też coś jest, nie? Czy po ukraińsku jest to samo, czy po polsku? Nie, zobaczcie, po polsku tutaj są kiełbachy, nie? Tu są kiełbachy, a po ukraińsku tu są kiełbachy. Tu jest jeszcze jakieś gratulacje z okazji Dnia Pracownika Medycznego, ale o, zobaczcie, też jest, bo mi się na autotranslator przełożył. No i jeszcze może być po angielsku. Po angielsku też mają barbecue. Też nie ma tych gratulacji z okazji tego dnia, nie ma. Jest tylko po ukraińsku. Nie, no ale wróćmy sobie do wersji polskiej, nie? Co tutaj mamy, tak? Czesne. O, czesne, drodzy Państwo. Ile oni chcą forsy? Zobaczcie. Przepraszam, to już mówię, zobaczcie. Za rok jest 6,5 tysiąca dolarów. 6,5 tysiąca dolarów za rok. 6,5 tysiąca dolarów za rok. Ile kosztuje dostanie dyplomu lekarskiego na ukraińskiej uczelni w Polsce razy 6 lat, czyli 6,5 tysiąca dolarów razy 6 lat, to jest 39 tysięcy dolarów. Policzmy dolara po 4 zł, ok? Będzie łatwiej. Drodzy Państwo, 156 tysięcy złotych i jesteś lekarzem. Masz dyplom, co prawda ukraińskiej uczelni, ale siedzisz sobie w Polsce, blues, tak? A potem ci to i tak ci to uznają. I teraz zobaczcie. Program edukacyjny medycyna, czyli rozumiem, że to jest odpowiednik lekarskiego. Masz jeszcze program edukacyjny stomatologia, czyli możesz zostać po tym dentystą. I program edukacyjny farmacja. O, farmacja jest tańsza. Farmacja jest tańsza. Szczegóły płatności. Tutaj już chyba rozumiem, że to jest tam na Ukrainę, nie? Ale czesne można płacić na bank w Polsce, prawda? ING Bank Śląski oraz, uwaga, JP Morgan Bank w Stanach Zjednoczonych. Też można w Stanach Zjednoczonych płacić. Jest kontakt, no, telefon jest w Polsce, proszę bardzo. Bytom, ulica Wrocławska 120 i Katowice, ulica Zawiszy Czarnego. Czy jak rozumiem, oni mają nawet tutaj dwie placóweczki. No i powiedzmy, że chcę zostać lekarzem. Co muszę zrobić? Aplikuję. E-mail, nazwisko, numer telefonu, docelowo ukraiński. Wybieram program, na przykład medycyna, od którego roku zaczynam.
Proszę zwrócić uwagę, że jeśli wybrali Państwo drugi rok lub wyższy, muszą Państwo dostarczyć oryginał transkrypcji akademickiej z poprzedniej uczelni, a także zaświadczenie krok minus jeden dla osób, które wybrały czwarty, piąty i szósty. Nazwa Pana i poprzedniej uczelni. Czyli rozumiem, że to moje... Proszę dołączyć transkrypt akademicki. Jak się Pan dowiedział? Facebook, Instagram, Google przyjaciele inne. Wyrażam zgodę. I bach! I już tutaj możesz studiować. Proszę bardzo. Polski Kampus KMU, Kijowski Uniwersytet Medyczny, w skrócie KMU, jest nie tylko najlepszą prywatną instytucją szkolnictwa wyższego. Najlepszą? Haha, ciekawe, co na to inne prywatne uniwersytety i prywatne wyższe uczelnie w Polsce. Wiecie, że nie jesteście najlepsi? Wiecie, że oni są najlepsi? To też jest ciekawe, bo oni chyba są pierwszy rok w Polsce. To skąd oni wiedzą, że są najlepsi? Wiecie, jakbym na przykład, jak na przykład się reklamuje telefony, to nie wolno powiedzieć, to jest najlepszy telefon, tak po prostu. No bo inni powiedzą, że to oszukańcza reklama, że kłamliwa, że ty nie masz dowodów na to, że jesteś najlepszy. I dlatego w reklamie się bardzo często używa takie określenia prawdopodobnie najlepsza. Prawdopodobnie. A tutaj nie, oni na twardo. Kijowski Uniwersytet Medyczny, w skrócie KMU, jest nie tylko najlepszą prywatną instytucją szkolnictwa wyższego, ale także prawdziwą wizytówką edukacji medycznej. Już dawno wybraliśmy wektor naszego rozwoju, integrację z europejskim obszarem edukacji. Dlatego jesteśmy jedyną ukraińską uczelnią, która po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na pełną skalę częściowo przeniosła naszą społeczność studencką i dydaktyczną do Polski, tworząc oficjalne przedstawicielstwo uczelni w Unii Europejskiej, Polski Kampus KMU. Celem polskiego kampusu jest zapewnienie bezpieczeństwa i realizacji prawa do wysokiej jakości edukacji na poziomie międzynarodowym, przyszłym liderom zmian w systemie opieki zdrowotnej. Czyli nie tylko lekarzom, bo nie mają nas leczyć, oni mają być liderami zmian w systemie. Trochę się boję. Tworzymy dla Państwa 18 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni edukacyjnej i mieszkalnej. Jesteśmy dumni z tego, że zapewniamy wiodące doświadczenie życiowe i edukację studentom, kształcony przez specjalistów w swoich dziedzinach w oparciu o program nauczania inspirowany najnowszymi pomysłami, wolałbym jednak wiedzą medyczną, a nie pomysłami, w komfortowym środowisku wolnym od zagrożeń i wojny. To stanowi podstawę przyszłego sukcesu naszych absolwentów. Po stworzeniu około 200 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanego personelu, przesiedlonych lekarzy, to jeszcze niedawno, jak się mówiło o przesiedleniu, to mówili, że to rosyjska propaganda. Lekarzy, naukowców i pedagogów z różnych części Ukrainy, czyli to rozumiem, że to jest placówka dydaktyczna ukraińska. Polski kampus KMU stał się centrum naukowym i edukacyjnym, a także koordynatorem misji humanitarnych dla Ukrainy i miejscem reprezentacji kultury ukraińskiej oraz wielu narodów świata. Okej. Częste to już było. Zespół. Jaki tu mamy zespół? Dyrektor kampusu, koordynatorka akademicka, koordynatorka studencka, koordynatorka finansowa, projekt menadżer, menadżerka administracyjna, supervisor z logistyki, a jakaś kadra? Przedstawiciele kadry dydaktycznej. Żaden nie miał wystarczająco dużo odwagi, żeby pokazać swoje zdjęcie i rozumiem, są takie grafiki. Rozumiem, że to symbolizuje panią, a to symbolizuje pana. Pan nie ma ust. O, nikt nie ma nosa, za to wszyscy mają okulary. Polski kampus KMU w mediach. Dowiedz się, co prasa pisze o polskim kampusie Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego. Bądź na bieżąco i tak dalej. I tutaj read the article, czyli czytamy. To tak trochę przestało być po polsku. Chyba nikt na razie o nich nie pisał. To może mój vlog trafi
trafi jako pierwszy. A nie, przepraszam, coś tutaj się robi, tylko... Napisał o nich Europejski Bank of Recruitation and... Przepraszam, Reconstruction and Development, czyli Europejski Bank Rekonstrukcji i Rozwoju o nich napisał. Jako jedyny. Trochę mrocznie to było. Trochę mrocznie. Co tutaj mamy jeszcze? Napisało jakieś City of Bytom, wręczenie dyplomów Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego, Zabrze.com, współpraca Zabrzeńskiego Szpitala z Kijowskim Uniwersytetem Medycznym. Czyli oni tam chyba praktyki mają w Zabrzeńskim Szpitalu, współczuję pacjentom. CBS i Chorzów Nasze Miasto. Generalnie mało, mało kto. Tutaj się chwalą. Tutaj, że tutaj mają jakieś zdjęcia. Tutaj jest chyba ich boisko. O. To wygląda trochę jak sala gimnastyczna, ale tak. To nie wiem, czy to są studenci, czy to jest kadra. O. Szkoła policjalna numer 1. Jednak bym chyba... Takie powiem szczerze, że... To są chyba dyplomy, czy coś? To tak... No nie wygląda to, szczerze mówiąc, za profesjonalnie. Absolwenci. Dużo tych absolwentów to nie ma. A zobaczcie, a tu tutaj orzełek. Orzełek idą w koronie. Oho. To nie wiem, co to za zdjęcie. Temu panu zimno, bo ma kaptur na głowie. To rozumiem, sala dydaktyczna, a tutaj znowu te boiska i tak dalej. Programy edukacyjne. Medycyna. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarz. Stomatologia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarz-dentysta. Farmacja. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy farmaceuta. Okres studiów 6 lat, forma studiów stacjonalne, język studiów angielski, czesne 6,5 tysiąca za rok, dolarów. 15 wielospecjalistycznych szpitali w różnych miastach Śląska. Rozumiem, że oni potem będą ich zatrudniać. Zastanawiam się, według jakiego programu nauczania oni idą. Czy według ukraińskiego programu nauczania, czy według polskiego programu nauczania. Tutaj mają główny kampus Katowice, Zawiszy Czarnego 5, nawet ładny. Budynek dydaktyczny numer 1, Chorzów. Daleko jest Chorzów od Katowic. Potem mają znowu w Bytomiu. I znowu w Bytomiu. Strasznie rozlany. Katowice, Chorzów, Bytom. Dziwnie to wygląda, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo dziwnie. Apeluję do rządzących w Polsce o przyjrzeniu się. Mam bardzo poważne wątpliwości co do poziomu kształcenia, co może się przekładać potem na poziom usług. A tu przecież chodzi o zdrowie i życie pacjentów. Tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!